Jak skakał pan, panie pułkowniku, z 4000 metrów, to ile pan był, ile człowiek spada w dół, ile pan był tak w powietrzu? Około minuty. Minuty, jak tam człowiek pociągnie kawałek dłużej, to troszeczkę dłużej, ale to... wtedy i strasznie jakim... trawa strasznie szczypie w oczy, jak się dłużej pociągnie. Nie powinno tego zmieniać. Musi być konsensus, w mojej ocenie przynajmniej w trzech obszarach. Pierwszy to jest wojsko, polityka zagraniczna i niestety służba zdrowia, czy chcemy, czy nie chcemy. W jednostkach zwykłych również są żołnierze, którzy są dobrze wyszkoleni, tak? I, tak. Też, i nie dają i sobie kaszy dmuchać. I jak to, jeżeli słyszymy, że da się zabić majora specnazu, to ktoś go zabił, tak? Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, naszym gościem, jest to duży zaszczyt, będzie kolejny praktyk, czyli żołnierz, który ma doświadczenie bojowe, pan pułkownik dr Dariusz Dachowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze, dzień dobry Państwu. Bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan wziąć udział w naszym programie. Staramy się pokazywać z różnych perspektyw to, co się dzieje na Ukrainie, agresję rosyjską, również z perspektywy zawodowców. I teraz... pan pułkownik jest byłym żołnierzem sił specjalnych. Był pan dowódcą 1. Pułku Specjalnego Komandosów, żołnierzem Gromu. Był pan na wojnach w Bośni i Hercegowinie, w Iraku. Zajrzał pan też do Afganistanu, o coś dzisiaj zapytam. Służył pan w dowództwie wojsk specjalnych. Był pan attaché w Kairze. No mógłbym wymieniać jeszcze długo, także no naprawdę imponująca kariera. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że zaszczycił pan historię realną swoją obecnością. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Okej. Okay. Panie pułkowniku, zaraz zadam panu pierwsze pytanie, ale jeszcze nasza tradycja kanału Historia Realna, podziękowania dla widzów, czyli państwa. Drodzy państwo, dziękuję za wsparcie. Kanał Historia Realna jest kanałem niezależnym, jak państwo wiedzą, działamy dzięki wam. Także możecie nas wspierać na Patronite oraz bezpośrednio na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Wspierajcie kanał, lajkujcie nasze filmy, komentujcie i subskrybujcie Historię Realną. Działamy razem z Fundacją Zarys, która wysyła pomoc medyczną całymi tirami na Ukrainę. Super. Gratulacje dla Zarysu. Panie pułkowniku, to ja mam takie pierwsze pytanie. Ile razy pan skakał ze spadochronu? No, powiem tak, nie skakałem już od ponad 12 lat, bo ze względu na stan zdrowia, a wcześniej to coś ponad 320 skoków zdarzyło się w mojej karierze. Nie jest to wielki wyczyn na dzisiejsze czasy. Dzisiaj ludzie z jednostek specjalnych mają te skoki w tysiącach. To troszeczkę inne czasy, bo jak ja służyłem i my mówiliśmy, że nie sztuka skakać dużo, sztuka skakać długo. Więc no, stąd się to brało, ale to doświadczenie w powietrzu jest potrzebne. Dzisiaj to się robi zupełnie inaczej, bo mamy tunele aerodynamiczne, inne rzeczy, więc kiedyś się szło na, powiedzmy, na duże wysokości po to, żeby zrobić ten czas pobytu w powietrzu, w sensie wolnego spadania, bo tak się zdarzyło, że też byłem instruktorem spadochronowym, a dzisiaj część rzeczy robi się w tunelach aerodynamicznych, jest to bardziej efektywne i pozwala, myślę, na bardziej racjonalne wykorzystanie sił i środków, no bo myślę, że tunel aerodynamiczny nie przepali tyle paliwa, ile przepali samolot. No właśnie, a z jakich no, ale jest to też problem typu tego, że no, piloci nie mają nalotu przez to. No tak. Panie pułkowniku, z jakich samolotów pan skakał? Zdarzało, znaczy tak, miałem Kasa oczywiście, AN-26 i Antek II, Herkules. To są te samoloty, z których mi się udało wyskoczyć. Jaki to jest pułap? W zależności od tego, jakie zadanie było, ja najwyższy skok mam z 4000. Dzisiaj, znaczy, ale wtedy już zaczynały się te skoki bardzo wysokie, tam około nawet 10000 metrów. Wtedy Grom jako pierwszy inicjował te działania w tym zakresie. No to wynika z tego, to są te skoki halo-hacho, czyli wysoki skok, niskie otwarcie albo niski skok, czyli albo
albo jak to mówią, takie bardzo, bardzo niski skok i natychmiastowe otwarcie. Mhm. Tak? Ale z 10 tysięcy metrów to już chyba trzeba jakoś maskę tlenową mieć. Tak, 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 oczywiście. Przy 10 tysiącach metrów musi być aparatura tlenowa, dodatkowo żołnierz musi być dodatkowo przebadany, przeszkolony. Praktycznie robią ci żołnierze, którzy są przygotowywani do tego typu zadań i do tego typu skoków, oni robią pełną komisję wimlowską, tak jak piloci. Więc no to wymaga dużo zdrowia i też dużego doświadczenia i oczywiście bardzo dobrego przygotowania. Jak skakał pan, panie pułkowniku, z 4000 metrów, to ile pan był, ile człowiek spada w dół, ile pan był tak w powietrzu? Tak około minuty. Minuty, jak tam człowiek pociągnie kawałek dłużej, to troszeczkę dłużej, ale to... wtedy i strasznie jakim... trawa strasznie szczypie w oczy, jak się dłużej pociągnie. Wiem, o co chodzi. Tak, zbliża się Ziemia, znaczy strasznie szybko, tak? Ale czy z tych 4000 metrów ile jest opadanie bez spadochronu, a kiedy ta czasza no to jest około minuty wolnego, tak zwanej minuty wolnego spadania, czyli bez otwarcia spadochronu. Mhm. No to spadanie jest bardzo szybkie, tak dodajmy, ale no wie tak, pan, ja no trochę, dlatego, trochę trzeba, no, że nie trochę, będę ukrywał, trochę się tak, tam porusza człowiek. Tak. Ja pytam dlatego, że tak jak mówiłem, kiedy się umawialiśmy, to ja zatrzymałem się, interesując się skokami spadochronymi na operacji Market Garden i tam po prostu był bardzo niski pułap. Wpinali nasi spadochroniarze z Osabowskiego takie jakby karabinczyki. Końcówkę tego spadochrona w linkę i on sam przy wyskoku się otwierał ten spadochron od tej linki. Jak rozumiem, w takich skokach, w których pan brał udział, to spadochroniarz sam decyduje, kiedy ma otworzyć. Skakałem i takie, no praktycznie wszystkie rodzaje skoków, i na linę, i na stabilizację, i oczywiście na wolne spadanie. Skok na linę to jest tak, jak pan opisał, wpina się po prostu linę desantową na linę tą, która jest w samolocie, i osłona spadochronu jest zrywana w momencie, kiedy człowiek opuszcza statek powietrzny. Jeżeli chodzi o skoki na stabilizację, to jest taki mały spadochronik wyciągający i też podpina się do liny desantowej. W momencie, kiedy się skacze, wyskakuje taki malutki stabilizator i on wtedy stabilizuje skoczka. I skoczek również może spadać bez otwierania spadochronu głównego przez określony czas i potem otwiera spadochron główny. Korzystaliśmy z tego w tych wcześniejszych momentach. Tutaj wymagany jest troszeczkę wyższy poziom skoków, no bo potrzebne jest 700-800 metrów na stabilizację, jak się skacze. Natomiast przy skoku, tak jak pan mówił, na linę, ten pułap może być wyższy. Chociaż były też takie momenty, gdzie no, nawet chyba z 200 metrów testowano sprzęt w sensie takim, żeby można było wykonać desant z 200 metrów, ale to taki, jak ja to mówię, nabojowo już praktycznie, to mówiło się wtedy o skokach bojowych, ale w czasie pokoju raczej nie weryfikowaliśmy tego. Jasne. Więc tak to wyglądało. To teraz chciałem zapytać, co jest najtrudniejsze w skoku, bo podczas II wojny światowej to wszyscy spadochroniarze mówili zgodnie, że dotknięcie ziemi. Tak, tak naprawdę to największym problemem jest właśnie bezpieczne wylądowanie, bo w powietrzu zazwyczaj ci, którzy są skoczkami spadochronowymi, no zdani są oczywiście na swoją wiedzę, umiejętności, no i oczywiście też na łódź szczęścia, bo tak to działa, tak? Też na tych, którzy składali te spadochrony, bo często się je składa samemu, ale są też takie sytuacje, w których te spadochrony się dostaje i on jest złożony i no, trzeba zaufać tym układaczom, którzy to robią. Dzisiaj na przykład większość spadochronów zapasowych jest składanych przez układaczy zawodowych, w związku z tym no, powiedzmy życie skoczka jest w rękach tego człowieka, który układa spadochron, no bo jeżeli układa się swój spadochron samodzielnie pod okiem instruktora, no to niestety to ten drugi spadochron układa układacz, który jest oczywiście przeszkoloną osobą, doskonale znającą swoje rzemiosło, ale niestety też zdarzają się takie przypadki, że jest jakiś tam problem. No to jest niestety, jak to mówią, sprzęt, który
niestety czasami zawodzi. Rzadko, ale niestety zdarzają się takie sytuacje. A czy w trakcie pańskiej służby miał pan w trakcie tych 320 skoków taką sytuację, że coś poszło nie tak? Ja akurat nie musiałem się ratować. Akurat mi się zdarzyło tak, że się nie ratowałem. Ani razu mi się nie zdarzyło ratowanie, ale no, mam wielu kolegów, którzy takie ratowania... A co to jest ratowanie? Jak się można uratować? No ratowanie to jest właśnie użycie spadochronu zapasowego wtedy, kiedy nie zadziała prawidłowo spadochron główny. W różnych systemach spadochronowych, na przykład jeżeli, tak jak ja zaczynałem swoją karierę skoczka, to zaczynałem na spadochronie D5, no to wtedy to jest taka czasza 90-parometrowa, praktycznie bez możliwości, z bardzo ograniczoną możliwością sterowania, można powiedzieć praktycznie bez możliwości sterowania. No i spadochron zapasowy Z5 był z przodu, więc się go wyrzucało w momencie, kiedy ten spadochron główny nie działał. W późniejszych systemach było już, w tych obecnych systemach jest tak, że często odrzuca się spadochron główny po to, żeby i ona odrzucenie spadochronu głównego, w sensie poprzez pociągnięcie określonej rączki, uchwytu powoduje otwarcie automatyczne spadochronu zapasowego. Też może być tak, że jeżeli na przykład do pewnego momentu nie zaczniemy osiągać zbyt dużą prędkość spadania, to na pewnej wysokości przy określonym spadku ciśnienia otworzy się automatycznie spadochron zapasowy, bo są takie zabezpieczenia, które mają służyć temu, żeby w razie czego uratować skoczka przed tym najgorszym. Dobrze, to jeszcze raz zapytam o tą ziemię, bo na przykład w trakcie operacji Market Garden oddziały alianckie miały pewien taki, no przewidywali z góry, że część ludzi po prostu to będą zwichnięcia, skręcenia, połamania kończyn i tam jakiś procent żołnierzy odpadnie już w momencie desantu. Czy rzeczywiście ten moment, w którym trzeba, jest jakaś technika, trzeba się przeturlać? W zależności od typu spadochronu, na jakim się skacze, odpowiednio się trzeba przygotować do lądowania. Są określone techniki, żołnierzy się, każdy skoczek jest odpowiednio przygotowywany. Większość spadochronów dzisiaj jest w jakimś tam stopniu ograniczonym, umożliwia sterowanie, czyli umożliwia na przykład ustawienie się pod wiatr, więc automatycznie nie ma takiego uderzenia, że człowiek leci z wiatrem i się rozpędza, tylko tak jakby ta ustawienie tego spadochronu pod wiatr powoduje to, że on wyhamowuje tą prędkość postępową i spada. Chociaż całkiem niedawno oglądałem jakiś tam filmik właśnie o rosyjskim desancie, gdzie pokazane było, jak tego rosyjskiego spadochroniarza tam czołgało przez jakieś 2-3 minuty po ziemi i dopiero koledzy, którzy mu tam, chociaż kolegów też przeczołgało i dopiero za którymś tam razem udało im się zgasić tą czaszę, więc byłem w szoku, jak to zobaczyłem, ale musiało wiać potwornie, bo już skoro go podrywało z ziemi, to... Dobrze. Panie pułkowniku, to jeszcze zaraz wrócimy do pańskiej służby, bo chcę zapytać i o Irak, i o Bośnię, bo to są wszystko strasznie, strasznie ciekawe rzeczy, ale jeszcze to wprowadźmy już teraz może wątek ukraiński na chwilę. To znaczy nie mieliśmy do czynienia z wielką operacją desantową, powietrzno-desantową na razie. Żadna ze stron nie zrzuciła dużej ilości skoczków spadochronowych, natomiast oczywiście był ten brawurowy desant na lotnisku Hostomel w pierwszym dniu od razu walk, który jak rozumiem miał rozstrzygnąć całą wojnę. Szybki desant, opanowujemy lotnisko, zajmujemy Kijów tymi siłami, które przybędą na samolotach i kończymy wojnę w 2 dni. Proszę powiedzieć, mamy dzisiaj 30 któryś dzień wojny, więc ewidentnie to nie wyszło. Jak pan jako praktyk ocenia tą operację? Co Rosjanie, po prostu mówiąc kolokwialnie, schrzanili? Do tego typu, tak z grubsza wygląda to tak, jak pan powiedział, ale tak naprawdę do tego typu operacji jest potrzebne dużo, dużo, dużo więcej. Po pierwsze, ja widziałem parę filmików, na których wygląda te siły, które lecą, po pierwsze nie są zbyt duże. Moje wrażenie jest też takie, że jak tam ostatecznie chyba mówiono o 34 śmigłowcach, z czego część musiało być śmigłowcami, że tak powiem, wsparcia, czy śmigłowcami uderzeniowymi, czyli były to na pewno albo
K52 albo Mi-24, czy Mi-35 albo Mi-28. Jeżeli chodzi o śmigłowce te desantowe, do desantu, które wykorzystano do wysadzenia desantu, to były Mi-8 albo Mi-17, bo nie widziałem żadnego Mi-26. Mi-26 to jest potężny śmigłowiec. I tutaj w mojej ocenie nie zadziałały pewne rzeczy, które powinny zadziałać. Po pierwsze, rozpoznanie. Mam wrażenie, jakby Rosjanie lecieli na to lotnisko i nie wiedzieli, co jest wokół tego lotniska, kto tego lotniska broni, jakie są siły, jakie są środki i jak to działa. To jest tak zwane, to się nazywa przygotowanie, po angielsku to jest IPB, Intelligence Preparation of the Battlefield, czyli tak jakby informacyjne przygotowanie pola walki. I podobny wariant działania, jak został zastosowany tutaj, Rosjanie ćwiczyli na Zapadzie 21 we wrześniu. Tylko że tam właśnie notabene chyba 31 właśnie brygada została przerzucona blisko z wykorzystaniem blisko 50 statków powietrznych, tak mi się wydaje. Zaraz sobie, bo tutaj nawet sobie robiłem jakąś notatkę. Tak, 32 śmigłowce były, 32 śmigłowce transportowe i 14 śmigłowców tych szturmowych. I oni w czasie tego zapadu przećwiczyli taki wariant zdobycia właśnie lotniska, gdzie pod część śmigłowców tych dostarczających ludzi były podpięte pojazdy i były podpięte haubice D-30. To gwarantowało w tym momencie, tak jakby pokazywało, że będzie niezależność pewna ogniowa i pewna mobilność. Tego na lotnisku w Hostomelu nie było. Czyli krótko mówiąc, oni zakładali, że szybko opanują lotnisko, zrobią sobie miejsce, troszeczkę miejsca, wylądują samoloty z pozostałymi częściami wsparcia, czyli z ciężkim sprzętem, coś tam do nich dołączy jeszcze, bo tak to się planuje, tak jak w operacji Market Garden, wprawdzie w operacji Market Garden była jedna droga, a myślę, że tutaj było planowane dwutorowo i przylecą samoloty i będzie ścieżka lądowa. I w ten sposób, tak jak pan powiedział, ruszymy na Kijów, zdobędziemy Kijów, zmienimy władzę, temat zamknięty. Nie udało się z paru względów. Po pierwsze, brak rozpoznania. Po drugie, skuteczne działania jednostek ukraińskich. Po trzecie, takie jakby lekceważące podejście Rosjan do tej operacji. No bo nie można nie wyizolować rejonu desantowania. Co to znaczy wyizolować, panie pułkowniku? To chodzi o to, że w obszar, w który wysyłamy albo taktyczny desant śmigłowcowy, bo to był, można powiedzieć, taktyczny desant śmigłowcowy, albo wysyłamy desant powietrzny, musimy temu obszar tak jakby wyizolować z pola walki. W sensie takim, musimy tam mieć przewagę powietrzną, musimy kontrolować jakąś tam część terenu, bo te pierwsze elementy, które lądują, ich zadaniem jest poszerzenie tego obszaru i tak jakby odepchnięcie sił przeciwnika, na którego się atakuje, i uniemożliwienie mu pewnych działań typu właśnie ostrzeliwanie, czy no po to, żeby uniemożliwić likwidację tego desantu, to jest raz, a po drugie, żeby uniemożliwić ewentualnie eliminację tego, co będzie przybywało. Więc to jest izolowanie. Były tam dwie nawet... Problem. Było podane, że oni, Rosjanie, mieli tam dwa Su-25, ale to są siły za małe. Przy tych środkach przeciwlotniczych, które bronią Kijowa, no to umówmy się, ja się w ogóle, zresztą w momencie, kiedy te, jak widziałem jeden filmik, w momencie, kiedy te siły leciały, to one już, że tak powiem, broniły się przed, sygnalizowały, że coś je namierza, bo były odpalane flary, takie gubiące sygnał po to, żeby skierować ewentualnie wystrzeloną rakietę na flarę. Tak? Więc tutaj widać, że coś nie zadziałało.
Może to jest to, co ja powtarzam też od pewnego czasu, że Rosjanie zakładali, że to będzie szybka wojna. No niestety, to czy niestety, stety się pomylili. Tak, tak i co nam, co bardzo się z tego cieszymy oczywiście. Widziałem jeden z tych filmików nagrany z kokpitu jednego z tych śmigłowców i tam w pewnym momencie jeszcze kobieta, żeby było śmiesznie, krzyczy Stinger, Stinger, czyli Ukraińcy zaczęli do nich strzelać już pociskami ziemia-powietrze. Natomiast, bo chyba sami spadochroniarze, czy też żołnierze tej jednostki desantującej się tam nawet swoje zadanie wykonali, bo nie utrzymali to lotnisko, ale chyba problem polegał na tym, przez jakiś czas przynajmniej, że te samoloty nie przylatywały ze wsparciem, bo Ukraińcy je zestrzeliwali, tak? Znaczy, z tego co mówię, bo to tak jak się mówi, istnieje nadal ta mgła wojny i była informacja, że 18 samolotów wystartowało. Chyba z Pskowa i nagle, i potem była informacja, że jeden czy dwa zostały strącone. I myślę, że nie wiem, czy to łączyć w sensie takim, że to była skuteczność obrony właśnie ukraińskiej, czy to był przypadek, tak? Ale no, prawda jest taka, że jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego wylądowania, a w tym, jak wskazuje to, co się stało później, nie było możliwości bezpiecznego lądowania, więc wylądowanie bo to odbywa się na zasadzie takiej, że ląduje samolot, wysypuje się wojsko, samolot odlatuje, ląduje następny, po to, żeby, że tak powiem, nie zdarzyło się coś takiego, że mamy nagle na pasie cztery samoloty, żaden nie może wystartować, żaden nie może potem wylądować, tak? Więc to się odbywa taką metodą łańcuchu, powiedzmy takiego, ląduje, rozładowanie, start i ląduje następny. Tak to się odbywa, ale no widocznie Rosjanie uznali, że bezpieczeństwo tych, którzy będą lądować, nie będzie na tyle zagwarantowane, żeby oni bezpiecznie mogli tam wylądować. Dlatego był też ten drugi korytarz, który sobie próbowali wyrąbać przez drogą lądową. No też okazuje się, że Ukraińcy się właściwie przygotowali na te działanie i dlatego doszło do tego, do czego doszło, bo podają, że 25 tam dość znaczne siły, bo tam była czwarta brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, była jednostka określana jako ten Legion Gruziński. Podają niektórzy, że był trzeci pułk specjalny, który między innymi żołnierze z Lublińca szkolili. Podają też, że była jednostka Alfa z SBU ukraińskiego, która ostatecznie, że tak powiem, czyściła ten teren, więc widać było, że Ukraińcy tak jakby zastawili pułapkę, przygotowali się, że właściwie ocenili sytuację i stwierdzili, że to lotnisko, jak i to Wasilków chyba drugie, mogą być bardzo istotne z punktu widzenia rosyjskiego i dlatego tam przygotowali dość silną obronę, a jednocześnie potem obłożyli przecież to lotnisko ogniem i doprowadzili do zniszczenia pasa startowego w właśnie tam Stomeru, na tym lotnisku. Tak, ale to jest fascynujące rzeczywiście, panie pułkowniku, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no właściwie rozstrzygnęła się tam trochę cała ta wojna, prawda? No raptem kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że już się z tego kierunku kijowskiego Rosjanie w zasadzie wycofują. Cały ten plan zajęcia Kijowa się nie powiódł i cały czas wracamy, proszę zwrócić uwagę, do tej operacji Market Garden, ale tam Montgomery i inni alianccy dowódcy Browning też mieli nadzieję, że to się wszystko uda, skończy się wojna, jak to oni mówili, Christmas 44, czyli szybko się wedrą do Rzeszy, dostali po prostu w skórę od Niemców pod Arnhem i wojna się jeszcze ciągnęła do maja 45 roku. W związku z tym wydaje się, że fiasko tej operacji powietrzno-desantowej rosyjskiej, o której mówiliśmy, przesądziło o wyniku całej wojny, czy też przebiegu. Przynajmniej przesądziło o niepowodzeniu, na pewno przesądziło o niepowodzeniu Rosjan, jeżeli chodzi o szturm na Kijów. Bo proszę zauważyć, z jednej strony to był właśnie ten Hostomel, tak się nazywało to lotnisko, z drugiej strony Browary, taka miejscowość i ten kierunek również był, tam w
walczyła ta pierwsza chyba brygada ukraińska w tamtym obszarze. Więc te dwa elementy zaważyły o tym, że Rosjanom nie udało się okrążyć Kijowa. Gdyby zamknęli pierścień wokół Kijowa, sytuacja byłaby prawdopodobnie, dążyliby do tego, żeby zrobić z Kijowa to, co się dzieje obecnie w Mariupolu. Niestety. Tak. Czyli ci żołnierze broniący tego lotniska, którzy pokonali tych desantowców rosyjskich, uratowali stolicę Kijowa. Nieprawda, niesamowite, jestem przekonany, że książki będą pisane o tym i historycy wojskowości będą tutaj mieli dużo do zbadania. Ostatnia rzecz już, żeby porzucić wątek tego desantu z pierwszego dnia wojny. Mam kolegę, który się bardzo interesuje armią amerykańską i powiedział, że gdyby była taka sytuacja, że 300 Marines albo komandosów amerykańskich znalazło się by za liniami wroga i znaleźliby się w opałach, to jak on się wyraził, to jest cytat, amerykańska armia zrobiłaby strefę śmierci na 10 kilometrów wokoło, nie przeżyłaby tam nawet mrówka i następnie wszystkich tych ludzi by stamtąd wyciągnęli. Tu mamy do czynienia z tym, że wygląda na to, że oni ich tam chyba zostawili, tak? Tych żołnierzy, oni walczyli i nic nie wskurali i po prostu duża z nich część po prostu tam poległa. Tych Rosjan, jak pan ocenia to? Czy tu jest jakiś rodzaj niemożliwości, nie dało się tego zrobić, żeby ich wyciągnąć po fiasku tej operacji, czy takie rosyjskie, dobra, ludzi u nas mnogo? No właśnie niestety przez tą operację się przebija to, co pan powiedział, że tak jakby brak szacunku dla żołnierza, który walczy. Przecież to są elitarne jednostki. Potężne pieniądze idą na ich wyszkolenie, potężne pieniądze idą na ich wyposażenie, a z drugiej strony podchodzi się do tego bardzo, bardzo lekko. Ja właśnie też mam takie doświadczenia, gdzie wiedziałem, że jak będziemy realizować jakieś tam zadanie, to będziemy mieli pełne przykrycie z powietrza, będziemy mieli pełne wsparcie na lądzie. My wykonamy swoje zadanie, potem spotkamy się, podziękujemy jednym i drugim i robota będzie wykonana, tak? Więc i wszyscy będą usatysfakcjonowani. I tak jak pan powiedział, to jest właśnie różnica w podejściu Amerykanów i w tej sytuacji Rosjan. W Stanach Zjednoczonych jest zasada, nie zostawiamy swoich ludzi. Natomiast Rosjanie patrzą na to zupełnie inaczej. To zresztą, widać też w różnych sytuacjach, które miały miejsce, że Stany Zjednoczone angażują potężne siły, nawet w czasie konfliktu o Kosowo. Proszę sobie wyobrazić, że tam wysłano chyba dwa czy trzy zespoły takie po kilka śmigłowców, Marinesów, żeby znaleźć tego jednego pilota strąconego samolotu, tej niewidzialnej 117-ki. I prawda jest taka, że Amerykanie uznali, że trzeba tak robić, trzeba tego pilota odzyskać, bo to pozwoli im na realizację określonej polityki, a jednocześnie pokaże innym pilotom, że oni mają wykonywać swoje zadania, a cokolwiek się z nimi stanie, to zostaną odzyskani. Mhm. Panie pułkowniku, proszę tak w dwóch słowach powiedzieć, co to jest niewidzialna 117, bo nie wszyscy nasi widzowie są specjalni. Niewidzialna 117 to jest myśliwiec F-117, który został strącony przez serbską obronę przeciwlotniczą, wykonując właśnie jedną z misji bojowych. Notabene zostało to złapane na radar, który chyba do dzisiaj znajduje się w polskich siłach zbrojnych. I to takie, jedni mówią, że to przypadkowo, inni mówią, że to była taka zasadzka przeciwlotników, że oni uruchomili pewne systemy, ten radar pracował gdzieś tam z drugiej strony w tle i w momencie, kiedy ten samolot się pojawił, po prostu go strącili. I panie Piotrze, prawda jest taka, jeżeli jest pan pilotem samolotu i na całym świecie mówią panu, że on jest niewidzialny, a nagle się okazuje, że zaczyna panu w kokpicie pikać czerwona lampka, że leci na pana rakieta, to wie pan, to,
trochę dziwne uczucie na pewno. Tak, tak. No, te super technologie czasami zawodzą, tak samo jak ta super niewidzialna okręt rosyjski Wasilij Bykow, czy tam jak on się tam nazywał, też dostał z jakiegoś prymitywnego grada, zapalił się i został wyeliminowany z akcji, nie wiem, z 2 tygodnie temu to Okazuje się, że te najbardziej proste rozwiązania są najbardziej skuteczne. Tak jest. Okej. Okay. Panie pułkowniku, zaraz wrócimy jeszcze oczywiście na Ukrainę, porozmawiamy o siłach specjalnych na Ukrainie, bo to jest coś też bardzo ciekawego, ale wróćmy jeszcze do pańskiej służby. Kiedyś tam niedawno tutaj na antenie Historii Realnej rozmawiałem z żołnierzem Gromu i tak powiedziałem odruchowo, no był pan tam na misjach, a on od razu powiedział, ja nie byłem na misjach, ja byłem na wojnach. Pan był w Bośni, pan był w Iraku. Podziela pan to, że to nie ma co tu mówić o misjach, że to były po prostu wojny i tam się ryzykowało życie? To były dwa różne obszary. W Iraku byłem na wojnie, tak to określam, chociaż oficjalnie jak trafiłem do Iraku, to wojna się skończyła. Tak ogłosili Amerykanie, ale twierdzę, że byłem na wojnie. Natomiast w Bośni i Hercegowinie to była pierwsza misja, kiedy Polska brała udział w ramach misji sił pokojowych NATO wtedy. Pierwsza to była IFOR, czyli Implementation Forces, a druga to była SFOR, czyli Stabilization Forces. I tam było troszeczkę inaczej, bo tam było podpisane porozumienie z Dayton, które dzisiaj jest kontestowane przez Serbów. Tam było również, były rozdzielone strony. Mieliśmy jasność, gdzie kto jest, gdzie przebiegała linia frontu, czego mamy pilnować. Broń została złożona w składach broni, co nie znaczy, że cała, i tam parę innych rzeczy się jeszcze działo. Natomiast jeżeli chodzi o Irak, to tak jak powiedział panu Nawal, bo pamiętam, że to chyba z Nawalem pan rozmawiał, to byliśmy na wojnie. Okej. To proszę powiedzieć, na tej wojnie, kiedy pan był w Iraku, jaka była najbardziej niebezpieczna sytuacja, w jakiej pan uczestniczył? Powiem, panie Piotrze, bardzo mi przykro, ale nie mogę takich rzeczy powiedzieć. No, jak to na wojnie, tak? Człowiek się przemieszcza, porusza, wykonuje określone zadania, spotyka się z różnymi sytuacjami, w których jest zagrożone również jego życie. No i tak to się dzieje, tak? Także no, takie sytuacje się zdarzają. Jasne. A proszę powiedzieć, panie pułkowniku, ilu żołnierzy polskich sił specjalnych, czy to Gromu, czy specjalców, ilu poległo w Iraku i w Afganistanie? W Iraku, z tego co kojarzę, to nie mieliśmy żadnych strat. Natomiast w Afganistanie był tak. Teraz zginął pan Łódzki, potem zginął major z Gromu, nie pamiętam nazwiska. Woźniak chyba, major Woźniak. W sumie i tam były jakieś przypadki troszeczkę, jak to mówią, niedomagania zdrowotnego, ale w akcjach bojowych zginęło... Wcześniej straciliśmy 2 żołnierzy w Macedonii w wyniku najechania na minę w czasie misji w Macedonii. To byli też żołnierze właśnie z 1. Pułku Specjalnego Komandosów. No i potem właśnie tych 2 chłopaków, pan Chorąży Łódzki i pan major Woźniak. No tak, ale to straty są bardzo bolesne, ale też pokazują, że one nie były bardzo duże, to też świadczy, że się to wyszkolenie... Wie pan, jeżeli popatrzymy na to, że operatora wojsk specjalnych szkolimy 5 do 7 lat, to nawet jego wykluczenie na kilka miesięcy, kontuzja czy coś tego typu rzeczy, no to jest duża strata. To jest duża strata i dlatego mówi się, jedna z takich prawd operacji specjalnych, którą, czy takie 5 zasadniczych haseł Amerykanie wypracowali i mówią, że ludzie są ważniejsi niż sprzęt.
Kolejne, tam jest mówię, nie wiem, czy wszystkie przytoczę, myślę, że tak, ale nie o to chodzi. A drugie, które jest istotne, że komponentu wojsk specjalnych nie buduje się w sposób natychmiastowy. I to pokazuje, że trzeba czasu na to, żeby nawet jeżeli byśmy dzisiaj przeprowadzili selekcję ludzi do jednostek specjalnych, to tak naprawdę operatora uzyskamy za 5-6 lat. Takiego wartościowego operatora, który będzie mógł w pełni wykonywać zadania i my możemy być spokojni, że on te zadania wykona. On będzie się czuł komfortowo, że on jest w stanie, on jest przygotowany, wyszkolony, bo to, ten operator nie zdobywa tylko jednej specjalności. To zazwyczaj jest człowiek, który na przykład jest medykiem, kierowcą, radiotelegrafistą czy i do tego jakimś tam obsługuje jakąś inną ciężką broń. Jest też na przykład łącznościowiec, który też patrzy też na inne rzeczy. No, liczba ludzi w takiej sekcji w zależności od jednostki jest różna i niestety musi być ta, nazwijmy taka interdyscyplinarność. Ja się zawsze śmieję, że my nie poszukujemy jakiegoś takiego, bo zawsze kolegom moim amerykańskim mówiłem, że najgorszą rzecz, jaką mogliście zrobić, to zrobiliście trzy filmy o Rambo. A prawda jest taka, że my potrzebujemy dziesięcioboiste z bardzo wysokim intelektem. No tak, a nie mięśniaka. A nie tylko, jak to mówią, takiego, który będzie w stanie przynosić góry, aczkolwiek czasami taki jest też potrzebny. Najlepiej wypośrodkować. Zanim przejdziemy jeszcze do Ukrainy, krótkie takie pytanie, proszę tylko powiedzieć. Olbrzymie kontrowersje, olbrzymia debata wśród polskiej opinii publicznej. Straciliśmy kilkudziesięciu w sumie żołnierzy na tych dwóch wojnach. Mam na myśli Irak, Afganistan. Obiecywano nam jakieś tam koncesje naftowe, czy nic z tego nie wyszło, ale oczywiście jest wielka debata, czy to miało sens, czy polscy żołnierze w ogóle powinni walczyć na odległych pustyniach, okupować jakieś obce kraje atakowane i rozwalane przez Amerykanów, bo to nie nasza sprawa i oni są od tego, żeby bronić granic Rzeczypospolitej, a inni z kolei uważają, że wprost przeciwnie, to nawet nie o to chodziło, że po prostu nabraliśmy pewnego doświadczenia, zobaczyliśmy jak się to je, mam tu na myśli nowoczesną wojnę natowską i tak dalej, i tak dalej. Jaki pogląd jest panu bliższy? Czy to wysłanie było błędem Polaków na tę misję, znaczy na te wojny, czy to była słuszna decyzja? Panie Piotrze, każdego żołnierza, który zginął, szkoda i to jest obywatel Polski i każdy z tych żołnierzy ma rodzinę. I ta rodzina najbardziej odczuwa tą utratę każdego polskiego żołnierza. Z drugiej strony proszę pamiętać, że wojsko realizuje zadania, które określą mu politycy. My realizujemy to, czy żołnierz wykonuje te zadania, które stawia przed nim państwo. Jeżeli państwo polskie w pewnym momencie uznało, że my, żeby zbudować swoją wiarygodność, żeby zbudować swoją pozycję, musimy być członkiem określonych struktur i zdecydowało o tym, że wyślemy żołnierzy polskich i do Afganistanu, i do Iraku, i tak jak pan powiedział, do Bośni i Hercegowiny, czy do Macedonii, czy gdziekolwiek indziej, to obowiązkiem żołnierza jest zrealizować to zadanie. Oczywiście chciałoby się, żeby politycy oprócz tego, że stawiają rozkazy, słuchali tego, co mówią wojskowi, bo to, co na przykład podkreśla pan generał Skrzypczak, który był moim dowódcą, jak dowodziłem pierwszym pułkiem specjalnym komandosów, on cały czas mówił, że w Afganistanie mamy zbyt mało ludzi. Prawda jest taka, że mieliśmy zbyt mało ludzi. Nasz kontyngent liczył tam 2 z kawałkiem, a prowincja Pattika to była, chcę przypomnieć, że prowincja Ghazni, to jest ta prowincja, w której nawet Brytyjczycy, bo pracuję teraz nad takim rozdziałem do książki o Afganistanie, i nawet Brytyjczycy sobie tam połamali zęby, mając potężną armię Indusu i, że tak powiem, wrócili nieliczni z tej wojny, tam pojedyncze sztuki, że tak powiem, z 16 tysięcy. Tak? Więc i pan generał Skrzypczak mówił, że tam
potrzebowalibyśmy wtedy ponad 4,5 tysiąca żołnierzy i nagle się okazało, że nikt nie chciał z nim rozmawiać. W momencie, kiedy pan generał Skrzypczak powiedział publicznie po śmierci pana kapitana Brozińskiego, że popełniamy pewne błędy, to nagle ktoś mu powiedział, że niech pan, że powinien być pan zdymisjonowany i z tego, no wiem, że widać było to w telewizji, pan generał Skrzypczak był u pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan prezydent Lech Kaczyński pozostawił go na stanowisku, ale znając, wiem, że pan generał Skrzypczak podjął taką, a nie inną decyzję, dlatego że uznał, że honor żołnierza nie pozwala mu współpracować, czy tak jakby, jeżeli ktoś nie rozumie tego, czego on oczekiwał. Ale jaką decyzję, panie pułkowniku? No po prostu złożył wypowiedzenie. No bo nie był w stanie zapewnić swoim żołnierzom tego, czego oni oczekiwali. Wie pan, jeżeli mechanizm jest bardzo prosty, albo dysponujemy przewagą sprzętową, i to w takiej ilości, że możemy pewne zadania realizować bez żadnych zahamowań, ale też no, prawda jest też taka, że w takich warunkach jak afgańskie, no to tam trzeba być praktycznie wszędzie, tak? Więc jeżeli nie byliśmy w stanie wyposażyć tych żołnierzy do właściwego poziomu, no to pan generał Skrzypczak to powiedział. No i z tego straciliśmy człowieka i no ja się nie dziwię. Ja mam to szczęście, mogę powiedzieć, że w czasie mojego dowodzenia, w czasie działań bojowych nie zginął żaden żołnierz. Więc aczkolwiek straciłem żołnierza, który był, no po prostu odniósł w wyniku odniesionych obrażeń ze skokiem, w czasie skoków ze spadochronem poniósł śmierć, ale skakał zupełnie prywatnie, tak? I utrata każdego żołnierza boli. Dobrze, a jak zginął Ambroziński? Proszę przypomnieć widzom, bo to... Znaczy z tego, co... Wie pan, też oczywiście ja nie czytałem tych wszystkich materiałów, to jest wszystko oparte na domysłach, w sensie takim, że myślę, że trzeba by było się zwrócić do MON-u i tutaj nie chciałbym dywagować. Po prostu był jedynym człowiekiem, który mógł wezwać wsparcie lotnicze i to robił i prawdopodobnie został zastrzelony. Oni się wtedy wycofali ostatecznie, jego żołnierze się wycofali ostatecznie, potem, że tak powiem, doszło do odzyskania już zwłok, tak? Więc to tak się działo, tak? Tak, ale ja pamiętam też, panie pułkowniku, te straszne kłopoty ze sprzętem, chociażby z kołami, ze śmigłami. Koła to powiedzmy nasi żołnierze musieli tam klecić sobie, jak w filmie Mad Max, pojazdy, które tam opancerzali na własną ich podwozia. To był taki okres w Iraku też, gdzie przyjechali, przyjechał właśnie pierwsza zmiana szczególnie, jak przyjechała, no to trochę to przygotowanie było takie nie najlepsze i trzeba było, że tak powiem, łatać te honkery. No, przyjechaliśmy, umówmy się, przywieźliśmy sprzęt, który no, nie stanowił. Był dobry na misje pokojowe, ale nie był dobrym sprzętem na wojnę. No tak. Panie pułkowniku, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, siły specjalne na Ukrainie. I tu mam na myśli zarówno ukraińskie jednostki specjalne, trochę już o tej Alfie, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, pan mówił. Oni tam z tymi spadochroniarzami walczyli na Hostomelu, ale również oczywiście rosyjską stronę. Czy widzi pan tutaj jakoś na większą skalę wykorzystanie jednostek specjalnych? Bo nie słyszymy jakoś jakichś niesamowitych, brawurowych akcjach komandosów, które by miały miejsce w tej wojnie. Myślę, że o tym usłyszymy dopiero wiele lat po wojnie, dlatego że każda ze stron próbuje maskować tego typu działania. Ale ja bym wskazywał na takie kierunki. To jest zazwyczaj działanie wojsk specjalnych czy tych elementów wojsk specjalnych jest powiązane z działaniami służb wywiadowczych. I te myślę, że za częścią tych ataków, które miały miejsce na Lwów, na te składy broni, na warsztaty, na składy amunicji jakieś, na lotnisko,
czy na bazę tą paliwową, czy też nawet na ten ośrodek szkoleniowy, stoją jakieś elementy albo wywiadu, albo współdziałających z wywiadem żołnierzy sił specjalnych. Proszę zauważyć, że chyba na początku wojny tam Ukraińcy zrobili coś takiego, że zaczęli bardzo wnikliwie analizować, kto w ostatnich 2-3 miesiącach wprowadził się do danych budynków w Kijowie. No bo część tam była apartamentowców, które były wynajmowane i okazało się, że w kilku z nich aresztowano żołnierzy, znaczy aresztowano osoby, które dysponowały sprzętem mogącym być wykorzystany, który mógł być wykorzystany do wskazywania celów, czy też do przekazywania informacji, które mogły być wykorzystane do tego, żeby przeprowadzić atak na dany obiekt. Także takie rzeczy się dzieją. No zresztą, jeżeli ginie jakiś tam dowódca batalionu specnazu, no to powiem w ten sposób, to znaczy, że i ten batalion tam jest, tak? To nie ma tak, że jest dowódca, a nie ma batalionu, tak? Szybciej byłby batalion, a nie byłoby dowódcy, tak jak się stało, tak? Ale no, to pokazuje, że Ukraińcy też pokazali kiedyś taki fajny, taką wzorcową zasadzkę właśnie i podali, że to ich siły specjalne przeprowadziły wzorcową zasadzkę, taki filmik, gdzie chyba pan Jarosław Wolski też komentował to, gdzie 4 czy 5 pojazdów jednocześnie zostaje uderzonych, tak? I to pokazuje, i ten filmik był zatytułowany Działanie Ukraińskich Sił Specjalnych. W ogóle nie wiem, myślę, że pan też to dostrzega, że ta sytuacja jest taka dość ciekawa, bo tak z jednej strony Ukraińcy podają straty rosyjskie, Rosjanie podają straty ukraińskie na swoich stronach, a nikt nie podaje swoich strat. Więc no to też jest właśnie taki to pokazanie tego, że ta wojna informacyjna, w którą naprawdę Ukraińcy realizują w sposób, można powiedzieć, wzorcowy, między innymi dzięki wsparciu tych satelit na niskiej orbicie, bo chyba w 2 czy 3 dniu pan prezydent Zełenski się zwrócił do Ilona Muska o to, żeby udostępnił te satelity i on dosłał terminale i mają dzięki temu łączność i dzięki temu on może rozmawiać, jak to mówią, z każdym parlamentem, z każdym przywódcą i no za wyjątkiem jakoś nie mogą się zdzwonić razem z Putinem, ale to myślę, że przyjdzie na to czas, kiedy panowie się spotkają i zakończą tą sprawę. To zresztą, tak przepraszam za taką ironię, ale to w mojej ocenie nie pan prezydent Zełenski, nienapadnięte państwo powinno prosić o spotkanie, tylko to państwo, które napadło i nie po to, żeby stwierdzić, że nie jesteście tego warci, tylko raczej po to, żeby powiedzieć, że wycofujemy się i zostańmy i że tak powiem, i będziemy pokrywać koszty tego, co zrobiliśmy. Oczywiście wiem, że jestem naiwny i wiem, że to nie nastąpi. To jest tak. Chciałem powiedzieć, panie pułkowniku, w idealnym świecie tak to działa, a w świecie realnym oczywiście tak, że dzwoni ten, kto przegrywa, więc tym bardziej mamy nadzieję, że to Putin zadzwoni do Zełenskiego. No, znaczy, myślę, że wcześniej czy później dojdzie, zresztą widać pewne sygnały, ja nie mówię, że Ukraińcy przegrywają, absolutnie nie, ale widać pewne sygnały, gdzie pan prezydent Zełenski sygnalizuje pewne działania, bo mówi o tym, że naród musi zatwierdzić pewne decyzje, no a wiadomo, w jakiej sytuacji jest naród ukraiński, tak? Więc tutaj też są pewne sygnalizacje, że on sobie zdaje sprawę z tego, że pomimo tego, że ten naród cierpi, tak? No to on chce, żeby to naród podjął decyzję, bo gdyby on podjął taką decyzję, to myślę, że następnego dnia przestałby być ukraińskim prezydentem. Oczywiście, mówimy o tym, o wariancie fińskim, tak? Czyli Finlandia w wojnie zimowej obroniła swoją niepodległość, pobiła, może zatrzymała Armię Czerwoną, ale musiała Karelię oddać i oczywiście teraz gra się to, co będzie tą Karelią, Donbas, Ługańsk, Mariupol, zobaczymy.
co. No natomiast jeszcze... To są te obszary, które myślę, że niestety, ale w rosyjskim planie minimum są jako obszary, te żądania, z których oni nie ustąpią. Dobrze, wróćmy, panie pułkowniku, mam jeszcze jedno pytanie co do sił specjalnych. Krótko mówiąc, ten filmik, o którym pan mówił, on też jest bardzo charakterystyczny, bo tak, stoi kilka, czy też leży, to są jakieś wraki dymiące jakichś transporterów opancerzonych, cała ulica jest usłana gruzem i zabitymi żołnierzami rosyjskimi, którzy wyglądają jak wyglądają. I wokół nich chodzą właśnie jakieś takie niesamowicie uzbrojeni, okablowani z nowoczesną łącznością, obwieszeni sprzętem, kamizelkami kuloodpornymi, właśnie specjalsi. Ja rozumiem, że taki żołnierz zwykły z poboru, a nawet może zawodowy, w starciu na polu bitwy z żołnierzem jednostki specjalnej, no to rozumiem, że szanse ma raczej niewielkie, chyba że ma dużo szczęścia. Znaczy... To wie pan, to jest tak, to zależy w jakiej sytuacji ci żołnierze się spotkają, tak, bo oczywiście żołnierz wojsk specjalnych na pewno będzie lepiej od niego wyszkolony, na pewno będzie bardziej zdecydowany, na pewno będzie lepiej przygotowany i tak jak pan powiedział, będzie dysponował nowocześniejszą techniką. Często być może ten żołnierz wojsk specjalnych nawet będzie wiedział wcześniej, w którym pomieszczeniu ten żołnierz, który się tam na niego czai, jest i w zasadzie jeżeli... nie rzuci tej broni i nie powie, że się poddaje, to po prostu zostanie zneutralizowany, jak to się ładnie mówi w siłach specjalnych. Tak? Więc no, tu ja bym nie dawał zbyt dużych szans żołnierzom właśnie tych takich tradycyjnych jednostek w walce z żołnierzami sił specjalnych już na polu walki, ale prawda jest taka, że w jednostkach zwykłych również są żołnierze, którzy są dobrze wyszkoleni, tak? I nie dają sobie kaszy dmuchać. I jak to, jeżeli słyszymy, że da się zabić majora specnazu, to ktoś go zabił, tak? Doskonała puenta. Okej. Okay. Panie pułkowniku, to jeszcze tak. O specnazie rosyjskim, no to wiadomo, tam już nie ma co się specjalnie nad tym rozwozić. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast interesuje mnie to. Jest też specnaz ukraiński. Są te jednostki właśnie Alfa, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Ja pamiętam, że po tym, kiedy się Ukraińcy otrząsnęli z szoku w 2014 po Krymie i wzięli się za robotę, czyli słynne ATO, czyli antyterrorystyczna operacja w Ługańsku i Doniecku i zaczęli z kolei prać tych rebeliantów, to w awangardzie tych uderzeń i tych sił, które wykonywały te ATO, były właśnie te jednostki specjalne, między innymi wspomniana Alfa. Jaką w branży, wśród pana, innych oficerów, innych kolegów z armii natowskich, opinie mają siły specjalne i komandosi ukraińscy? Otóż jednostki specjalne, znaczy w ogóle siły specjalne ukraińskie przeszły pewną reformę. Został stworzone coś takiego jak nawet dowództwo sił specjalnych. Zostały podporządkowane, bo wcześniej te jednostki były tam w różnym podporządkowaniu. Zostały podporządkowane jednostki specjalne. Ja nie chcę wymieniać wszystkich, powiem tylko o tych, o których ukazało się już cokolwiek w mediach. Więc właśnie wspomniany przeze mnie ten trzeci pułk specjalnego przeznaczenia, który był między innymi szkolony przez żołnierzy jednostki specjalnej w Lublinie, jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu. Był też pułk, który odpowiadał za działania morskie i tak jak, no, któremu też część specjalistów przypisuje ten atak w tym porcie. I tam znowu była zaangażowana Formoza, ale generalnie po roku 2014 NATO uznało, że rozwój ukraińskich jednostek specjalnych jest istotnym elementem i dedykowało temu specjalny program, który był realizowany pod patronatem tak zwanego NSHQ, czyli Dowództwa Sił Specjalnych NATO, w ramach którego po prostu nacje deklarowały swój udział i między innymi Amerykanie, Brytyjczycy, Polacy, Litwini i inne nacje deklarowały również szkolenie ukraińskich wojsk specjalnych i to było realizowane i dzięki temu oni oczywiście mieli okazję
Powiem tak, uczyliśmy się nawzajem, bo prawda jest taka, że oni mieli doświadczenia właśnie z Donbasu, natomiast które my mogliśmy, że tak powiem, posiąść od nich, a my im pokazywaliśmy drugą stronę, więc jak to myślę, że obopólną korzyść odnieśliśmy i życzę im jak najlepiej. No dobrze, dobrze. Bardzo to intrygujące, panie pułkowniku, że te chłopaki z tych jednostek były szkolone w Polsce. Ja ostatnio chyba, czy to Biden wspomniał, że właśnie Ukraińcy się szkolą u nas, więc to ciekawe. I ostatnie pytanie. Ja nie powiedziałem, że oni byli szkoleni w Polsce. Aha, przez Polaków, tak? Przez Polaków. Dobra, okej. Okay. Ja wiem, że niuanse są bardzo ważne. Dobrze, że pan to sprostował. Okej, ostatnie pytanie. Wnioski dla Polski. To znaczy, oczywiście wojna toczy się za naszymi granicami. Ukraińcy bronią się przed armią, która jest brana jako najbardziej prawdopodobny przeciwnik również dla polskiej armii. I w Polsce toczy się wielka debata na temat tego, jak powinna wyglądać armia polska w obliczu tego zagrożenia. No i są oczywiście dwie główne opinie, czyli armia nowego wzoru kontra zmech. I chciałbym zapytać pana, które z tych opcji jest panu bliższa? Nie ukrywam, że bliżej mi do armii nowego wzoru, ale znowu nie powiem, powiem tak. Mniej nie znaczy gorzej i mniej to nie oznacza, że ja jestem przeciwnikiem rozwijania innych rodzajów sił zbrojnych. Bo tak jak też pan Wolski zaznaczył w jednym z pana programów, powiedział tak, jak będziesz rozmawiał ze specjalsem, to on ci powie, że najważniejsze są wojska specjalne. Otóż ja tak nie twierdzę. Ja twierdzę, że dzisiejsze pole walki to jest wiele domen. Mówi się o tak zwanym wielodomenowym polu walki i każda z domen ma swoją rolę do odegrania. Wojska lądowe będą operowały znacznie sprawnie, jeżeli my, czyli wojska specjalne, zrobią określoną robotę, a do tego, jeżeli przykryje to lotnictwo, a oczywiście i zabezpieczy to na przykład cyberprzestrzeń, zabezpieczą wojska cybernetyczne i oczywiście dostaniemy jakieś wsparcie z morza, tak? I taka operacja połączona będzie sukcesem w mojej ocenie nie tylko wojsk lądowych czy wojsk specjalnych, ale wszystkich. I tak jak też w wielu debatach to przebrzmiewa, musimy rozwijać po prostu w miarę symetrycznie różne rodzaje sił zbrojnych. Oczywiście priorytetem dzisiaj dla nas powinna być obrona powietrzna. Obrona powietrzna, obrona przeciwrakietowa to jest priorytet i to, jak to mówią, must, natychmiast. Wszystkie pieniądze w tamtą stronę i jeżeli tylko się da coś kupić takiego sensownego, co zapewni nam przykrycie, to tak trzeba zrobić. I nie ma na co czekać. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy, tak jak potrzebujemy i Abramsów, potrzebujemy transporterów kołowych, potrzebujemy również tych MATV-ów, no bo czymś to wojsko musi przemieszczać, ale potrzebujemy też środków przeciwpancernych, potrzebujemy lotnictwa, tak? Potrzebujemy artylerii o dalekim zasięgu i potrzebujemy środków, przede wszystkim potrzebujemy w tej pętli, o której mówi pan doktor Bartosiak, potrzebujemy systemów rozpoznania, które widzą na te odległości, na które my chcemy strzelać. Bo co z tego, że będziemy mieli zasięg naszych środków na przykład na 1500 kilometrów, jak my nie będziemy widzieć na 1500 kilometrów. Więc tak naprawdę trzeba zacząć od tego, żeby widzieć na 1500 kilometrów i do tego dokupić urządzenie, które tam trafi, tak? A jeżeli, proszę zobaczyć nawet na te Bayraktary, tak? One są w większości wykorzystywane obecnie jako takie punkty wskazujące cele dla artylerii. Tak samo nasze flyaje. Polska produkuje świetny sprzęt. Mamy wiele świetnych rozwiązań i no, ta zaszłość, mam nadzieję, że bo to wszystko, bo ktoś mówi, pamiętam taką sytuację, kiedy byłem w Kanadzie na studiach i podszedł do mnie kolega i mówi, słuchaj, Friedman napisał taką książkę 100 następnych lat i mówi, tam jesteście wymienieni wy 4 razy, Turcja, a Kanada nie jest wspomniana w ogóle. Ja mówię, słuchaj, mówię, czytałem tą książkę i powiem tak, podoba mi się, ale o ile Turcja to trochę takiego
sceptycyzmu mojego. O ile wiem, że Turcja może to osiągnąć, to my niestety tym mocarstwem nie będziemy ze względu na nasze narodowe, że tak powiem, wady. I chciałbym, żeby tak było, jak Friedman w tej książce napisał, że będziemy tym mocarstwem, ale na razie patrzę na to z troszeczkę innej perspektywy. No to ale tak jak pan powiedział, najistotniejsze jest to, żeby w pewnych obszarach dogadać, politycy się dogadali, bo to oni decydują o niektórych rzeczach. Niech posłuchają rad pewnych grup eksperckich i wybiorą to, co jest najbardziej niezbędne, i kolejna ekipa, obojętnie jaka ona będzie, nie powinna tego zmieniać. Musi być konsensus, w mojej ocenie przynajmniej w trzech obszarach. Pierwszy to jest wojsko, polityka zagraniczna i niestety służba zdrowia, czy chcemy, czy nie chcemy. Tak jest. To ostatnie jeszcze pytanie. A gdyby się udało spełnić te postulaty, o których pan mówił, zbudować taką armię, o której pan marzy, udałoby nam się zatrzymać Rosję, tak jak teraz Ukraińcom się udało? Jestem przekonany, że tak. Jestem przekonany. Polski żołnierz i dobrze wyposażony nie ma większego, jak mówią, nie ma bardziej oddanych żołnierzy, oddanych dowódców niż polscy żołnierze i polscy dowódcy, a dobrze wyposażeni na pewno jeszcze tak jak pan mówi, jeszcze z tym przeciwnikiem, o którym pan mówi, jestem zdecydowanie przekonany, żebyśmy sobie poradzili. Dziękuję bardzo za ten optymistyczny ocenę na sam koniec. Moim gościem był pan pułkownik Dariusz Dachowicz. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. No, niesamowity odcinek, kolejny praktyk pola walki. Myślę, że był bardzo ciekawy również dla państwa. I przy okazji bardzo dziękuję wszystkim za wspieranie Historii Realnej. Jesteśmy niezależnym kanałem, działamy dzięki wam. Możecie nas wspierać na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem, albo na Patronite dla wspierających dodatkowe filmy, dodatkowe treści. Subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Przypominam, że współdziałamy ze wspaniałymi ludźmi z Fundacji Zarys, którzy dostarczają całymi tirami pomoc medyczną, a więc to, co jest naprawdę najbardziej potrzebne Ukraińcom, więc super solidarność polsko-ukraińska. Brawo dla Fundacji Zarys. Historia dzieje się na naszych oczach. Piotr Zychowicz, Historia Realna.